teraz te przygotowania do sezonu 2012 olimpijskiego już się rozpoczęły. Jak się dla Ciebie rozpoczęły? W jakiej jesteś dyspozycji? No, mi się rozpoczęły pracowicie, bo 3 tygodnie spędziłam w Szklarskiej Porębie w górach na zgrupowaniu. Najpierw 1,5 tygodnia na zgrupowaniu klubowym, później 2 tygodnie zgrupowanie kadrowe, więc przygotowanie pełną parą. Zdrowa jesteś, bo to zawsze, no i w tym okresie, później oczywiście w okresie startowym, ale ten okres zimowy jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o wypracowanie tej dyspozycji. Ile pracy uda się wykonać, to ta praca później oddaje w sezonie letnim. No, na szczęście zdrowa, nie narzekam na żadne urazy, także wszystko idzie po naszej myśli na razie. Jak będziesz traktowała sezon halowy? Będziesz często startowała? Będziesz chciała w Mistrzostwach Świata w Stambule, no gdzieś tam wreszcie się przebić w tej hali? Nie ukrywam, że plan startów zależy od trenera, także na razie nawet o tym nie myślę, bo do startów pozostało 2 miesiące. Trzeba przetrwać jeszcze po drodze 2 zgrupowania, więc do tych startów jeszcze daleko. Przebolałaś już to, że w Degu nie udało się sztafecie, bo wiadomo, w Mistrzostwach Europy 2010 zdobyłyście brązowy medal, duże apetyty. No, w Degu nie powiodło się, nawet nie tyle przez Waszą formę, ile po prostu nie przez no, nieodpowiednią zmianę. Już to przebolałaś, gdzieś tam pozostało to za Tobą, optymistycznie myślę. Myślisz o Londynie? No, na pewno optymistycznie myślę, ale przeboleć jest ciężko, bo to gdzieś wraca na pewno. Nie ma tak, że się zapomni o tym, że się gubi pałeczkę, ale optymistycznie, mam nadzieję, wejdziemy w nowy sezon i nie będziemy o tym myśleć. To znaczy, że teraz trener więcej czasu każe poświęcać na zmienianie, na to, żebyście już tak perfekcyjnie niemal jak nasi sprinterzy zmieniały? Mam nadzieję, że tak. No, dopiero zaczynamy ten okres zgrupowań. W Szklarskiej Porębie tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze kontaktu z pałeczkami. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale myślę, że do sezonu zdążymy. Marika, sztafeta to jedno, bardzo ważne oczywiście, bo tutaj jest duża szansa, ale też pewnie ambicje indywidualne masz, jeśli chodzi o igrzyska. Minimum wygórowane, czy nie, na 100 metrów dla Ciebie? Ciężko powiedzieć, no jeśli chodzi o samo minimum, no to ja 10 bym musiała urwać z mojej życiówki sprzed 2 lat, więc to jest i dużo i mało. Jeśli chodzi o 100 metrów, to powinno być dużo, ale jeśli patrząc na to, jak potrafiłam się poprawiać w poprzednich latach, to mam nadzieję, że uda mi się ten progres zanotować w tym roku. Tego życzę.